Od 1 lipca ubiegłego roku funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do tej pory wpłynęło już ponad 1000 zgłoszeń z terenu powiatu kutnowskiego, z czego 1176 jest niepotwierdzonych, a 573 zgłoszenia są potwierdzone. Udało nam się również wyeliminować 137 zgłoszeń. Najczęściej cały czas dotyczą to zgłoszenia spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Jest to 727 zgłoszeń, również przekroczenie nadmiernej prędkości, 197 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie, 222 zgłoszenia i niewłaściwa infrastruktura drogowa, 237 zgłoszeń. Pamiętajmy, mapa zagrożeń nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Pamiętajmy również o tym, że powinniśmy obserwować tą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i jeżeli na swojej ulicy, w miejscu zamieszkania widzimy już zagrożenie, które pali się na ikonką czerwoną, to oznacza, że policja o tym wie, kontrolujemy i wykonujemy wszystkie czynności, żeby wyeliminować to zagrożenie i nie trzeba drugi raz nanosić tego samego zagrożenia w danym miejscu.